Trzech osób zamówiliśmy w sumie 5 i wartość sięga kwoty 36 milionów złotych. W połowie jest to finansowane ze środków europejskich, w połowie finansowane z naszego budżetu. Dzisiaj jesteśmy świadkami, że odbieramy pierwszy szynowóz. W bieżącym roku trafią kolejne, one będą sukcesywnie włączane na poszczególne trasy. Nie do końca, nie? W innym miejscu. Ja tutaj czerwony, się? Białe! Ktoś mówi. Państwo, przecinamy do końca. To co, jedziemy, tak? Żebyśmy... Na szampu odpalać, pan. Gdzie są te kluczyki? Jesteśmy świadkami odbioru jednego z 5 szynobusów. W sumie zrobiliśmy tych szynobusów 5. Wartość tego projektu sięga po 36 milionów złotych. 50% tych środków to są środki pochodzące z Unii Europejskiej. 50% to są środki pochodzące z budżetu naszego docelowo te pojazdy chcemy wprowadzić niemal już od jutra na trasie z Lublina do Stalowej Woli, ale także przewidujemy także uruchomienie ich na trasie roku z Lublin Dęblin. W przyszłości może uda nam się także odtworzyć trasę z Dęblina do Łukowa, ale także z Dęblina do Pilawy. Myślę, że najlepszym jednak sposobem ich wykorzystania będzie to, że przeprowadzimy bardzo kompleksowe w porozumieniu z Zakładem Lubelskim Przewozów Regionalnych badanie i analizę. Widać, że jest to nowoczesny pojazd. Szybko może się poruszać ze znaczną prędkością. No i pytanie o to, czy ta linia dzisiaj jest dostosowana do takiej prędkości. Był poruszony tutaj również problem przejazdów na trasie, że niestety pociąg musi zwalniać w momencie, kiedy jest jakaś droga lokalna i to wydłuża tą podróż. Pół godziny, myślę, że to jest bardzo dobry czas. Dostajemy się praktycznie do centrum Lublina, dworzec główny, który jest dobrze połączony z całą resztą miasta, więc myślę, oferta jest bardzo dobra. Prawda jest oszczędność, że...